Z nami trener Marcina Neymana, Damian Herczyk. Co tam się stało? Wiesz co, nie wiem, co się stało. Dopiero będę rozmawiał z Marcinem. Myślę, że głównym powodem tutaj chyba były te słowa, które padły przed walką. Obrażanie Marcina i te pomówienia, które Don Cassio w jego stronę tutaj wypowiadał na całą Polskę. No, to też nie powinno mieć miejsca, no, ale też nie chcę usprawiedliwiać jego zachowania, bo stało się, jak się stało. Nie wiem. Puściły go nerwy po prostu i tyle. Wy jako narożnik braliście w ogóle pod uwagę, że takie coś się może stać, że Marcin zapomni, że to walka w boksie? Znaczy nie, pod tym względem nie. Bardziej się bałem, wiesz, po walce, że tak powiem, Don Cassio też do świętych nie należy i tutaj miałem bardziej obawy, co może być po walce, ale nie wiem, z czego to wynikło tak wcześnie, bo rozumiem, jeszcze gdyby tą walkę, przegrywasz i nagle ci puszczają nerwy, widzisz, że ten, ale zaczął dobrze, zaczął go trafiać chyba nie wytrzymał tego ciśnienia i był tak po prostu wkurwiony na Don Cassio, że potoczyło się to nieładnie. No, ale do tego momentu pierwszego obalenia, tak to nazwijmy, i tych ciosów w parterze, no ta walka jakoś tam super nie po myśli Marcina chyba się nie układała. No tam wręcz wydaje mi się, że to całkiem wyglądało jak na ten początek walki. No, dlatego mówię, że nie rozumiem w ogóle, jeszcze jak odjęto mu punkt, tym bardziej wołamy mu z narożnika, żeby sobie pracował tak, jak pracuje. I ja myślę, że on tutaj był naprawdę do zrobienia boksersko przez Marcina, ale ja ci nie odpowiem na to pytanie, co się wydarzyło. Ale odpowiesz mi może na pytanie, co się wydarzyło już potem kiedy ten pojedynek został przerwany, zamieszanie w klatce, wkraczają ochraniarze, Don Cassio na ziemi, a ty też tak jakby pacyfikujesz Don Cassio, łapiąc go za nogę. Nie, to nie było tak. Ja tam podleciałem, widziałem, że oni już jakby go trzymią i on mnie w tym momencie kopnął. Kopnął mnie, prawie że dostałem w brodę, złapałem mu stopę. I on jak po prostu chciał wytargać tą nogę, a że był but, została mi pod pachą i sam sobie, można ją powiedzieć, kurwa, wykręcił. No, ja złapałem, a wiesz jak to? No, jak złapałem, no to już złapałem. Ale w sensie myślałem... Gdyby nie było buta, no pewnie by ją wyciągnął normalnie, no. Co ci powiem? No, ale to bałeś się, że go nie utrzymają na ziemi, czy... Nie, no on mnie kopnął, dlatego ja mu złapałem tą stopę, żeby mnie już nie kopał. I tyle. A ja tam wpadłem bardziej, żeby Marcina odciągać, no ale jak stanąłem i w tym momencie dostałem buta, no to złapałem tą nogę, no i tyle. Myślę, że to wtedy się ta jego noga uszkodziła, czy to był wynik tego low kicka od Marcina? Tego to ja nie wiem. Rozumiem. Co dalej? Bo podejrzewam, że Marcin Neyman mimo zapowiedzi nie zakończy kariery, a jak z dalszą waszą współpracą, jeżeli ta kariera nie zostałaby zakończona? Nie wiem, wiesz co, nie chcę na razie wchodzić w ogóle na temat co dalej, bo zobaczymy w ogóle, co się dalej potoczy, czy Marcin w ogóle będzie chciał jeszcze walczyć, czy nie. No było tutaj dużo takiej złej krwi. Już pominę to wcześniej, ale to na tydzień przed galą było niepotrzebne te pomówienia o jego jakieś tam stosunki z Godlewską. Więc ja wiem jedno, że to było głównym powodem jego zachowania dzisiaj. Nie usprawiedliwiam go, bo nie powinno to mieć miejsca. A że tak powiem, ja teraz się skupiam na moich zawodnikach, najbliższą walce Rafała Haratyka, a z Marcinem będę rozmawiał, jak to wszystko już wiesz. Powiedz mi, jak te emocje, właśnie te negatywne emocje, wam jako narożnikowi też to się udziela, czy raczej staracie się mieć dystans i po prostu robić swoją robotę? Nie, ja wiesz co, ja w ogóle nie wnikam, co się tam dzieje, w ogóle nawet nie czytam tych różnych artykułów. No tutaj akurat było ciężko, nie, bo każdy huczał o tym, co powiedział Don Cassio, więc tutaj jakby tego nie ominąłem. Ale ja staram się robić swoją robotę, nie patrzę w jakieś ich tam przepychanki. Ja mu powiedziałem, weź się, odetnij w ogóle całkowicie, nie komentuj nic i tak dalej, ale to jest dorosły człowiek i wie, co robi. Powiedz mi, już wspomniany przez ciebie Rafał Haratyk, no, ma teraz mocną walkę, ale walkę nie o pas. Jesteście zawiedzeni tym faktem, czy jednak braliście pod uwagę to, że no jeszcze może to nie być walka o pas? Wiesz co, ja tutaj nie mam do zarzucenia akurat Federacji ACA nic, bo ja wiem, że oni robili wszystko, żeby do tej walki doprowadzić. Tutaj niestety na przeszkodzie stanęło to, że
no, Frolo, który miał wejść jakby w zastępstwie za Mistrza, bo Mistrz chyba jest dalej kontuzjowany. Mieli walczyć o ten pas z Rafałem Haratykiem, no ale nie dostał wizy. Konsulat rosyjski odmówił wydawania wiz i teraz przychodzi taki moment, że zawodnik albo się bije, albo się nie bije. Żyjemy w takich czasach, że wiadomo, że nikt mu nie zagwarantuje, kiedy ta walka o pas będzie. Czy to będzie za rok, czy za pół roku. Więc postanowiliśmy, że no, jeżeli się nie da, no to robimy walkę rankingową z bardzo mocnym zawodnikiem. Duże wyzwanie przed nami, no i tyle. No, Rafał ma zrobić robotę i znowu jakby o krok będzie bliżej, żeby jednak tą walkę o pas dostać. Jak idą przygotowania na tą chwilę? Znaczy wiesz, no, już jest po przygotowaniach, Rafał już teraz skupia się na robieniu wagi. No, we wtorek tu wracam, bo w czwartek mamy ACA, więc we wtorek tutaj wracamy do tego samego miejsca. Mam nadzieję, że będą już troszkę odmienne emocje niż dzisiaj. No i działamy, no wiesz, Rafał naprawdę on teraz jest w takim etapie kariery, że z walki na walkę pokazuje coś nowego i jest naprawdę w takim gazie, że jeżeli nic, no wiesz, to jest sport, nie? Wszystko się może zdarzyć, ale jeżeli jakiegoś niefartu nie będzie, to zobaczymy znowu Haratyka naprawdę w topowej formie. Dziękuję Ci bardzo za wywiad i powodzenia w czwartek. Dziękuję.